na lotnisku we Frankfurcie stał młody niemiecki celnik. Myślę, że byłem prowokowany. Jego zdjęcie tu gdzieś będzie, pewnie. No jakoś tak powiedziałem, nie powinien nosić munduru niemieckiego. Odwróciłem się i powiedziałem raus. On powtórzył raus. Więc ja mu powiedziałem Heil Hitler i Hande Ho. Wtedy ten mężczyzna mnie pchnął. Ja mu powiedziałem jedź do Auschwitz. Zrobiliście chłopaki świetną robotę. Kanclerzowa Merkel o tym wie. Panowie, jest jeszcze jeden problem, który musicie rozwiązać. On chyba odrzekł wtedy, ja. On mówi, a teraz bierz bagaże i follow me. A ja powiedziałem, ale dlaczego? On mnie wpycha do radiowozu i oficer z drugiej strony wszedł do auta. Ja siedziałem ze skrępowanymi rękoma i powiedziałem, czy masz zamiar mnie bić? Kazali zdjąć pasek, zdjąć spodnie i zamknęli drzwi za mną. Proszę mi wierzyć, w ogóle nie używałem rąk ani nóg, tylko usta. I on wtedy powiedział do mnie, put your phone to the back. Ja powiedziałem, why? Ponieważ chcę twoich rąk. Jęknąłem, chcę wam powiedzieć jedną rzecz, znaczy ja nie stawiałem w ogóle oporu, znaczy w żadnym momencie. Wewnętrznie się gotowałem, ale się bardzo kontrolowałem, żeby nie przekroczyć granicy, a mogło być 10 minut, może mniej, 7. Panowie przynieśli mój pasek, buty, przynieśli moje rzeczy, a jeszcze powiedział do mnie, czy umyj ręce, żebym to widział, nie wiem o co mu chodziło, ja umyłem ręce. Ja mówię, czy to jest w porządku? On mówi tak i zamknął drzwi. Uwierzcie mi, zwłaszcza ten pierwszy celnik, sprawiał wrażenie człowieka, który nieszczególnie lubi obcokrajowców. Takie sprawiał wrażenie. Nie mówię, że tak jest. Mówię o własnym wrażeniu.